teraz kilka uwag dotyczących pracy w plenerze. Dlaczego w ogóle warto rysować albo malować w plenerze? Jest to zupełnie inny rodzaj pracy niż praca we własnym studio lub w pracowni albo w pokoju i zupełnie inne prace się wtedy wykonuje. Praca w plenerze jest przede wszystkim przyjemna, ponieważ bardzo miło jest przebywać w ładnym miejscu, w którym się maluje. Może to być też miłe wydarzenie towarzyskie, jeżeli bierze się udział w jakimś większym, prawda, zorganizowanym plenerze malarskim, także więc jest to też okazja do spotkania ludzi, do porozmawiania z ludźmi. To jest zupełnie inaczej niż kiedy się siedzi samemu, samotnie we własnym pokoju i maluje. Ma się wtedy większą swobodę w wyborze tematu. O wiele lepiej rysuje się z natury, ponieważ żadne zdjęcie, nawet najlepsze, nie odda przedmiotu tak dobrze, jak patrzenie na ten przedmiot w naturze. Bardzo często jest tak, że na zdjęciu wielu rzeczy nie widać. Bardzo często jest tak, że zdjęcie jest niedobre i trzeba je w jakimś sensie twórczo interpretować, to znaczy dorysować coś, czego na zdjęciu nie ma. Zdjęcie może być źle skadrowane albo skadrowane w ten sposób, że jednak chciałoby się, żeby na rysunku było to inaczej. Może mieć inne proporcje niż rysunek. W każdym razie praca w plenerze i praca w studio to są dwie zupełnie różne rzeczy i ja pracę w plenerze bardzo polecam. Oczywiście musi być do tego celu ciepło i raczej nie powinno padać, chociaż znam takich ludzi, którzy potrafią malować w plenerze zimą. Nie wiem, jak oni to robią. Do pracy w plenerze trzeba mieć odpowiedni sprzęt albo odpowiednio zorganizowany. Przede wszystkim powinno się być mobilnym, to znaczy ważne jest to, żeby się szybko móc na miejscu akcji rozstawić i szybko później zwinąć. W plenerze robi się raczej szybkie szkice niż wielkie studialne prace. Raczej pracuje się szybciej, raczej na mniejszych arkuszach niż w studio. I raczej wykonuje się tematy, które wymagają mniejszej wierności przy odtwarzaniu tego, co się widzi. Co warto mieć do pracy w plenerze? Raczej akwarele w zestawach, czyli tutaj już pokazywany przeze mnie wcześniej zestaw, który można bardzo szybko wytrzeć, zamknąć i gotowe. Po skończonej pracy nie trzeba czekać, aż to wszystko wyschnie. Przede wszystkim warto zadbać o przenośne składane krzesełko. Pokażę może taki gadżecik. To akurat nie jest najlepsze krzesełko, ponieważ ono jest stalowe i jest przez to dosyć ciężkie. Jest przy tym niewielkie, dosyć niewygodne i niestety nie ma oparcia. Najlepiej spisuje się krzesełko duraluminiowe z oparciem możliwie małe. Ono jest troszeczkę większe po złożeniu, natomiast i tak może zmieścić się w teczce. Następnym koniecznym przedmiotem jest teczka na papier i na wykonane prace. W tej teczce można też, nosi się też deseczkę, na której się maluje. Papier do tej deseczki najlepiej przypinać za pomocą metalowych klipsów zamiast taśmy klejącej, także coś takiego również oszczędza czas. Zamiast krzesełka można użyć kawałka karimaty. Takie coś jest dużo mniejsze, dużo lżejsze i natomiast ma tą wadę, że wówczas siedzi się bezpośrednio na ziemi, czyli niżej. I to mimo wszystko zmienia jakoś punkt widzenia, zmienia to, co się widzi. Dlaczego polecam krzesełko? Zawsze, przecież teoretycznie można znaleźć miejsce do siedzenia albo nawet w mieście ławkę. Tak, ale bardzo często jest tak, że to, co widać z ławki, jest w jakimś sensie gorsze. Na przykład siedząc na ławce ma się zupełnie inną perspektywę, albo na przykład akurat latarnia zasłania.
Niestety, ławki bardzo często po prostu nie stoją tam, gdzie stać powinny i widok z ławki jest dużo mniej atrakcyjny niż na przykład widok z miejsca, które jest parę metrów dalej. Tak więc, mając krzesełko, ma się dużą wolność w wyborze tematu. Rysowanie na stojąco czy rysowanie przez siedzenie bezpośrednio na ziemi raczej niestety nie wychodzi, tak więc polecam jednak mieć coś, na czym można usiąść. Generalną zasadą przy wyborze tematów w plenerze jest to, że najlepiej jest malować to, co jest w słońcu, a samemu siedzieć najlepiej w cieniu. I jeżeli to się nie uda, to warto zaopatrzyć się w taki gadżet jak kapelusz z szerokim rondem albo czapka z daszkiem, bo dzięki temu można korzystać ze słonecznej aury, wtedy wychodzą najlepsze obrazki, bo wtedy to, co się maluje, najbardziej atrakcyjnie wygląda, a nie jest się samemu narażonym na oślepienie przez słońce.